w 525 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa doktora Łukasza Peglikowskiego pod tytułem Racjonalność pluralizmu w świetle idei demokracji deliberatywnej. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby zawarte w opisie niniejszego materiału przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe przez przelew. Wprowadzenie. Celem pracy jest ukazanie relacji kategorii pluralizmu i racjonalności w świetle idei demokracji deliberatywnej oraz wyróżnienie dyrektyw racjonalności pluralizmu. Na wstępie należy podkreślić, iż stanowisko zwane imparcjalizmem można określić mianem racjonalności pluralizmu, a nurt polemiczny wobec imparcjalizmu pluralizmem racjonalności. Przedmiotem naszych rozważań w tym artykule będzie pierwszy z wymienionych podejść. Kategoria racjonalności jako takiej oznacza dla nas matrycę argumentacji i zbiór reguł obowiązujących lokalnie. Trzeba zatem wyraźnie podkreślić, iż projekt pluralistyczny nie jest projektem opartym na dowolności, lecz niesie ze sobą konkretny zestaw reguł i obostrzeń obecnych w dociekaniach o właściwym kształcie pluralizmu. Kryje się za nim pewna określona rozumność. Wyeksplikowanie kształtu tej rozumności będzie wieńczyć nasz wywód. Rozumny pluralizm. W toku rozwoju idei demokracji deliberatywnej opartej na dyskusji, debatach, polemikach, wymianie zdań i stanowisk, na problem relacji pluralizmu z racjonalnością trafiamy pierwszy raz w pracy Johna Rawlsa, który przy okazji omawia znamion społeczeństwa dobrze urządzonego w pracy pod tytułem Liberalizm polityczny, powołuje się na pomysł Joshua Cohena. Społeczeństwo owo odznacza się następującymi cechami. 1. Każdy uznaje i wie, że inni uznają te same zasady sprawiedliwości. 2. Jest publicznie wiadomo, że struktura podstawowa czyni zadość tym zasadom. 3. Obywatele mają poczucie sprawiedliwości. Dalej autor wskazuje, iż jednak żadna koncepcja, która nie potrafi dobrze urządzić konstytucyjnej demokracji, nie nadaje się na koncepcję demokratyczną. Koncepcji sprawiedliwości może się to przydarzyć ze znanego powodu. Tego oto, że jej treść czynią ją samoobalającą, gdy zostaje publicznie uznana. Może się jej to przydarzyć, dlatego że zapożyczając rozróżnienie od Cohena, społeczeństwo demokratyczne znamionuje fakt rozumnego pluralizmu. Tak więc dana koncepcja sprawiedliwości może upaść, ponieważ nie potrafi zdobyć poparcia rozumnych obywateli wyznających rozumnie rozległe doktryny. Joshua Cohen jest twórcą konkretnej doktryny demokracji deliberatywnej, która jest właściwie kontynuacją pomysłów zapoczątkowanych przez Johna Rawlsa. Zanim jednak przejdziemy do omówienia teorii Cohena, należy zwrócić uwagę na to, jak autor ten pojmował tak zwany fakt rozumnego pluralizmu i skąd wzięło się rozróżnienie pluralizmów. O kwestiach tych traktuje artykuł pod tytułem Moral Pluralism and Political Consensus, w którym czytamy, iż przyczyną istotności kwestii pluralizmu jest to, iż każda teoria sprawiedliwości, jeśli ma przynosić zadowalające wyniki, musi przejść tak zwany test pluralistycznego konsensusu, Pluralistic Consensus Test. Jak pisze Cohen, normy sprawiedliwości zdają test pluralistycznego konsensusu wtedy i tylko wtedy, gdy mogą zapewnić koncentrowanie się wokół częściowego konsensusu w społeczeństwie regulowanym przez te normy i funkcjonującym w korzystnych warunkach. Koncepcja sprawiedliwości, która nie byłaby wsparta przynajmniej przez jakieś doktryny moralne, które trwają w społeczeństwie regulowanym przez nie i które nie mogą koncentrować się na częściowym konsensusie, nie zdają testu pluralistycznego konsensusu i w tym stopniu są nierozumne. Częściowy konsensus w społeczeństwach liberalnego Zachodu jest czymś namacalnym i faktycznie stanowi trwałą podstawę ustroju politycznego. Przez to pluralizm tych społeczeństw jest ograniczony. Widać to wyraźnie na przykładzie relacji do stanowisk niedemokratycznych, które są dyskryminowane, a nawet penalizowane w realiach liberalnej demokracji. Wydaje się, iż nieodłączną cechą tak rozumianego pluralizmu jest odwrócona dyskryminacja i polityczna poprawność, na co wskazuje Andrzej Szachaj w książce
E pluribus unum, dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Ma to o tyle istotne znaczenie, że za postulatem pluralizmu, który prima facie oznaczać może dowolność i swobodę, w rzeczywistości stoi zbiór rygorystycznych wymogów. Utożsamiamy ten zbiór wymogów z matrycą argumentacji, czyli z typem racjonalności, a dokładniej z racjonalnością pluralizmu. O dystynkcji faktu pluralizmu jako takiego i faktu rozumnego pluralizmu Joshua Cohen pisze następująco. Rozróżniam fakt pluralizmu od faktu rozumnego pluralizmu i opierając się na tej dystynkcji, sugeruję, że w poszukiwaniu koncepcji sprawiedliwości, która spełnia test pluralistycznego konsensusu, nie zestawiamy po prostu ideałów z faktami z życia i moralnego pluralizmu jako jednego z takich faktów. Zamiast tego uznajemy zakres praktycznego rozumu. Inaczej rzecz ujmując, w poszukiwaniu koncepcji sprawiedliwości spełniającej test pluralistycznego konsensusu nie uzgadniamy sprawiedliwości z nieprzychylnymi warunkami ludzkiego życia, lecz, jak pokazuje idea rozumnego pluralizmu, nie powinniśmy uznawać samego moralnego pluralizmu jako nieprzychylnego warunku. Fakt rozumnego pluralizmu ma zatem stanowić asumpt do rozwiązania problemu pluralizmu moralnego. Koncepcja Cohena polega na stworzeniu swoistego laboratorium stanowisk światopoglądowych. Ma ono zostać ukonstytuowane przez taką koncepcję demokracji deliberatywnej, która uwzględnia fakt moralnego pluralizmu, a swoje funkcjonowanie opiera na konkretnych zasadach prowadzenia dyskusji. Są one sformułowane w ten sposób, by doktryny nierozumne były dyskwalifikowane na starcie z powodu nieprzystawania do zasad dyskursu rozumnych doktryn. Przyjrzyjmy się zatem koncepcji demokracji deliberatywnej, którą proponuje Cohen. Demokracja deliberatywna według Joshua Cohena. W tekście pod tytułem Deliberation and Democracy Legitimacy z 1989 roku Joshua Cohen następująco formułuje znaczenie demokracji deliberatywnej. Przez demokrację deliberatywną będę rozumiał z grubsza rzecz ujmując stowarzyszenie, które rządzone jest przez publiczny namysł jego członków. Proponuję uznawać wartość takiego stowarzyszenia, które traktuje demokrację samą w sobie jako fundamentalną ideę polityczną, a nie jako tylko pochodny ideał, który może być wyjaśniony przez wartość bezstronności lub równego szacunku. Cohen przedstawia dwa komponenty demokracji deliberatywnej, formalną koncepcję demokracji deliberatywnej oraz idealną procedurę deliberacji. Formalna koncepcja demokracji deliberatywnej składa się z następujących elementów. Koncepcja zakłada niezależne stowarzyszenie członków gotowych deliberować w nieokreśloną przyszłość. Członkowie zgadzają się co do norm, instytucji i warunków, które zapewnia wolną deliberację. Wolna deliberacja pomiędzy równymi uczestnikami jest dla nich podstawą prawowitości. Stowarzyszenie uczestników demokracji deliberatywnej ma charakter pluralistyczny. Członkowie mają różne preferencje, przekonania, cele, etc. Preferowanie instytucji, w których łączność pomiędzy deliberacją a jej wynikami jest przejrzysta. Członkowie uznają się wzajemnie za podmioty wyposażone w deliberacyjne zdolności. Są to, jak widać powyżej, pewne zasady instytucjonalne. Wskazane są jako alternatywna forma dla ustroju demokratycznego opartego na podejściu agregatywnym. W artykule o rodzajach krytycyzmu Cohen wymienia takie krytyki jak 1. moralna, 2. polityczna oraz 3. demaskująca. Druga z wymienionych oznacza działalność polegającą na przedstawianiu możliwych alternatyw ustrojowych oraz instytucji, które te alternatywy mogą zrealizować. Twórczość Cohena zalicza się zdecydowanie do drugiego rodzaju krytycyzmu. Autor proponuje alternatywne rozwiązania ustrojowe oraz kształt instytucji, które mogłyby podtrzymać wykoncypowany ustrój. Gdy wziąć natomiast czynnik stricte normatywny, to mowa będzie o swoistych dyrektywach deliberacji. Autor wskazuje je w następujących punktach, które charakteryzują idealną procedurę deliberacji. 1. Deliberacja jest wolna pod dwoma warunkami. A. Deliberacja nie jest skrępowana uprzednio przyjętymi normami, a jedynie założeniami i rezultatami deliberacji. B. Przyjęcie założenia, iż deliberacja jest wystarczającą racją do podjęcia decyzji. 2. Racje są przedstawiane w celu przekonania innych do ich zaakceptowania. Kolektywne wybory powinny być dostosowane do preferencji obywateli, które trudno jest pogodzić przy założeniu bardzo licznego grona osób. 3. Strony są równe w sensie substancjalnym oraz formalnym. Są równe formalnie, ponieważ jednostki nie są wykluczone z deliberacji. Substancjalnie natomiast są równe, ponieważ obowiązujący system uprawnień traktują jako obiekt ich sądu, a nie jako system ich wiążący.
4. Kiedy deliberacja nie osiąga konsensusu, zostaje zakończona przez głosowanie oparte na jakiejś zasadzie większościowej. Powyższe dyrektywy mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia naszej analizy. Jeśli bowiem racjonalność ma oznaczać matrycę argumentacji ukonstytuowaną przez zespół reguł obowiązujących twierdzenia wygłaszane w jego ramach, to mamy tutaj ewidentny przykład typu racjonalności, a dokładnie rzecz biorąc racjonalności pluralizmu. Kwestia ta staje się wyraźna, gdy zwrócimy uwagę na zastrzeżenie Cohena do punktu trzeciego. Sens tego punktu polega na tym, iż problematyczna jest kwestia relacji jednostki do porządku politycznego. Rolą obywatela w ramach demokracji deliberatywnej jest w pewnym określonym zakresie podważanie porządku politycznego. Istnieje jednak jasno określona granica, którą możemy nazwać granicą racjonalności pluralizmu. Można bowiem podważać istniejący system uprawnień oraz porządek polityczny, except in so far as the system establishes the framework of free deliberation among equals. Co oznacza, iż na drodze namysłu, w ramach deliberującej wspólnoty nie możemy być autorefleksyjni, nie możemy podważać samej zasady demokracji deliberatywnej, czyli jesteśmy na nią skazani. Autor niejako antycypuje tę krytykę, podnosząc kwestię sekciarstwa. Zwraca na to uwagę w słowach. Polityczna koncepcja jest niewłaściwie sekciarska, tylko jeśli jej uzasadnienie zależy od partykularnego spojrzenia na ludzkie dobro i nie po prostu dlatego, że stabilność jest zależna od szerokiego porozumienia co do wartości pewnych działań i aspiracji. Z tego powodu demokratyczna koncepcja nie jest sekciarska. Jest zorganizowana wokół spojrzenia na polityczne uzasadnienie, uzasadnienie działające przez wolną deliberację wśród równych obywateli, a nie koncepcję właściwego postępowania. Zatem kiedy jest do przyjęcia, że stabilność demokracji deliberatywnej zależy od promowania ideału aktywnego obywatelstwa, to zależność ta nie wystarcza do pokazania niewłaściwej sekciarskości. Występuje tu jednak obarczenie błędnym założeniem, jakoby ludzie byli czy to z natury, czy to z nabycia po prostu racjonalni, po prostu dokonywali właściwych wyborów, po prostu wiedzieli, co jest najlepsze dla nie tylko ich samych, ale dla całego kształtu społeczeństwa i że zawsze porozumieją się i dojdą do rozsądnego konsensusu, a tak się najczęściej nie zdarza. Im bardziej spluralizowana paradoksalnie grupa, im bardziej liczna, im bardziej podzielona, tym większe rozbieżności występują w głosach, w opiniach, stanowiskach i tym trudniej dojść do porozumienia, tym trudniej wypracować jakiś spójny plan działania czy program, który satysfakcjonowałby, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej większość. Tak naprawdę nigdy nie doszło do takiej zgody. Z powyższych twierdzeń można wywnioskować reguły składające się na typ racjonalności, który charakteryzuje racjonalność pluralizmu. Otóż jego podstawą jest uznanie równości jako niepodważalnego dogmatu i instancji, do której wszystkie inne reguły i argumenty mają się ostatecznie odwoływać. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Nie ma rozumnego pluralizmu bez uznania równości za podstawową zasadę, mimo że równość w praktyce nie występuje. Jak jednak przejawia się równość wobec problemu wielu stanowisk i poglądów? Czy by użyć sformułowania Andrzeja Szachaja, rację mają wszyscy i w ten sposób nie ma jej nikt? Bo rozmywa się w tyglu masowym, zostaje rozpuszczona w tej bali, w której ścierają się wzajemnie kontradyktoryjne, czyli sprzeczne nurty? W odpowiedzi autor zauważa, iż liberalizm zakłada pewną letniość poglądów, modalność. Stanowiska są więc uśrednione, czyli dążą do pewnego rodzaju mediokracji, czyli średniości, tak? Czyli centryzmu, symetryzmu, a zasadą naczelną jest dystans wobec poglądów i wierzeń, więc nie ma tutaj miejsca na żaden radykalizm, na żadną skrajność. Nie są mile widziane wyraźne poglądy, ostre, które mogłyby mieć charakter fundamentalistyczny czy ultrasowski. Pochodziłyby one wtedy z innego typu racjonalności niż racjonalność pluralizmu, z indywidualizmu, od pluralizmu do uniformizmu. Aby w pełni ukazać paradoksalność pluralizmu współczesnych doktryn liberalnych, spójrzmy na podejście zaproponowane przez Stanisława Erlicha w roku 1980. Ten polski teoretyk prawa badał zagadnienia pluralizmu z perspektywy dychotomii pluralizm-uniformizm. W dziele pod tytułem Oblicza pluralizmów czytamy:
pluralistyczny jest każdy prąd, który przeciwstawia się uniformizacji życia publicznego. Pluralizm to nie charakterystyka jakiegoś konkretnego ustroju społeczno-politycznego czy jakiejś formy państwa. To różnorodność. To nie jakaś niepowtarzalna cecha ustroju, która go różni od innych. Przeciwnie. Antynomia, sprzeczność wynaturzonego, uniformistycznego centralizmu i pluralizmu powtarza się w każdej formacji społeczno-ekonomicznej, w każdej historycznej epoce. Dla podejścia pluralistycznego nie do przyjęcia jest nawet patriarchalny centralizm, który pod pozorem demokracji aprobującej i humanistycznej wyrozumiałości kierujących autorytetów politycznych odbiera wszelką możliwość współdecydowania, a nawet wpływu na decyzje. Pozostawia moc decyzyjną wszystkim uczestnikom poprzez wyrównanie szans, które w praktyce są bardzo zróżnicowane na gruncie zasobów intelektualnych, zasobów materialnych i wielu innych cech, które charakteryzują jednostki. Zauważmy jednak, że obserwacja racjonalności pluralizmu skłania nas do wniosku, iż doktryna demokracji deliberatywnej w wydaniu Johna Rawlsa i w jej idealistycznych wątkach wplecionych przez Jürgena Habermasa oraz zestawem dyrektyw deliberacji, które wymienia Joshua Cohen, przypomina nam konstrukt, który można przewrotnie nazwać uniformistycznym pluralizmem. W ramach tego typu racjonalności pewne problemy pochodzące z innego typu racjonalności nie pojawiają się i nigdy nie będą mieć szansy się pojawić. Rozumny pluralizm przybiera postać w gruncie rzeczy homogeniczną. Na problem ten zwraca uwagę Michael Walzer w słynnej pracy pod tytułem Sfery Sprawiedliwości, Obrona Pluralizmu i Wolności. Należy poczynić uwagę wstępną, iż Walzer pisze przede wszystkim o sprawiedliwości dystrybutywnej, a więc o sprawiedliwym podziale dóbr, a nie o legitymizacji ustroju demokratycznego czy też roli namysłu w polityce, co skłania nas na tory socjaldemokratyczne, gdzie mamy do czynienia z redystrybucją kapitału. Bezsprzecznie wartościowa jest z naszego punktu widzenia jego analiza relacji kategorii równości i pluralizmu. Autor kojarzony przede wszystkim ze stanowiskiem komunitaryzmu zwraca uwagę, iż teoria sprawiedliwości nie może być odseparowana od poszczególnych kontekstów kulturowych i czynników wspólnotowych. Jest on również apologetą egalitaryzmu, równości. Stąd wprowadza pojęcie tak zwanej równości złożonej. Skąd potrzeba wyodrębnienia tej odmiany równości? Otóż Walzer zwraca uwagę, iż teoria sprawiedliwości jest wyczulona na różnice, wrażliwa na granice, ale z teorii tej nie wynika, że społeczeństwa są tym bardziej sprawiedliwe, im bardziej są zróżnicowane. Trudno pogodzić różnorodność i równość. To tak, jakby zrównywać wyższych z niższymi, grubszych z chudszymi, inteligentniejszych z słabiej uposażonymi, bogatszych z biedniejszymi. W takich społeczeństwach sprawiedliwość ma po prostu większy zakres, ponieważ więcej jest odrębnych dóbr, więcej zasad podziału, więcej podmiotów, więcej procedur. A im szerszy jest zakres sprawiedliwości, tym bardziej staje się pewne, że postacią, jaką przybierze sprawiedliwość, będzie równość złożona. W konkretnym definiowaniu równości złożonej Walzer idzie w kierunku, który przypomina metodę analizy Ehrlicha. Zróżnicowanie przeciwstawia jednolitości. Wcześniej użyto dokładnie tej samej dychotomii, jedynie w innych słowach, dychotomii pluralizmu i uniformizmu. Autor Sfer Sprawiedliwości wskazuje, iż przeciwieństwem totalitaryzmu jest równość złożona, maksimum zróżnicowania wobec maksimum jednolitości. Równość złożona jest szczególnie istotna dla nas tutaj i teraz, właśnie dlatego, że jasno uzmysławia to przeciwieństwo, albowiem równość nie może być celem naszej polityki, o ile nie potrafimy pojąć jej w sposób, który ustrzeże nas przed nowoczesną postacią tyranii polityki, przed panowaniem partii, państwa. Równość złożona byłaby więc realizowana przede wszystkim przez występowanie przeciw uniformizacji, ujednolicaniu. Jest ona przeciwieństwem ustroju, gdzie odgórnie reglamentuje się dobra wedle jednolitej zasady, która mogłaby petryfikować ład społeczny na lata. Równość prosta na dłuższą metę działa przeciw pluralizmowi. Zanik pluralizmu prowadziłby do tyranii. Wnioskujemy to z następujących słów Walzera. Tyrania ma zawsze sprecyzowany charakter, jest przekroczeniem konkretnej granicy, partykularnym naruszeniem znaczenia społecznego. Równość złożona wymaga obrony granic, działa poprzez zróżnicowanie dóbr, tak jak hierarchia działa przez zróżnicowanie ludzi. Ale o reżim równości złożonej możemy mówić jedynie wtedy, gdy jest wiele granic do obrony, choć właściwej ich liczby nie można
precyzyjnie określić. Nie ma właściwej liczby. Równość prosta jest łatwiejsza, bardziej prostolinijna. Jedno szeroko rozdzielane dobro dominujące stwarza społeczeństwo egalitarne. Najważniejsza jednak z perspektywy naszego wywodu uwaga komunitarystycznego, wspólnotowego myśliciela dotyczy tego, iż pluralizm może zaistnieć w wydaniu, by użyć wcześniej wspomnianego terminu, uniformistycznym. Walzer snuje następujące spekulacje. Można sobie wyobrazić, że istnieje tylko jedna zasada i tylko jeden uprawniony typ pluralizmu, ale nadal byłby to pluralizm ogarniający szeroki zakres dystrybucji. W przeciwieństwie do tego najgłębszym założeniem większości filozofów, którzy od czasów Platona pisali o sprawiedliwości, jest założenie o istnieniu jedynego systemu dystrybucyjnego, który filozofia może zaaprobować. Należy wyraźnie podkreślić, iż przedmiotem tej pracy nie jest zagadnienie dystrybucji dóbr. W mocy jednak pozostają uwagi Walzera o dynamice pluralizmu. Zauważa on możliwość istnienia pluralizmu o wyznaczonym z góry zakresie dyrektyw. Na przykładzie dystrybucji pewnej kwestii jednak nie widać. Dobra są różne co do charakteru, co do wartości, ilości, preferencji, możliwości dystrybucji, etc. Stąd zasady dystrybucji mają się inaczej niż zasady deliberacji. Oznacza to przede wszystkim, iż ukonstytuowanie zasad rozumnego pluralizmu jest w istocie, by sparafrazować Walzera, założeniem o istnieniu jedynego systemu deliberacji, który filozofia polityczna może zaaprobować. Imparcjalizm. W kontekście demokracji deliberatywnej równość należy postrzegać w związku z perspektywą bezstronności. Wszystkie rozumne stanowiska są równe wobec instancji neutralnego światopoglądowo państwa, które w praktyce nie zawsze, a raczej przeważnie się tak nie zachowuje, które nie narzuca partykularnej wizji dobrego życia, o czym wspominaliśmy wyżej przy okazji koncepcji Joshua Cohena. Ale trudno w państwie upatrywać jakiejkolwiek rozumności czy racjonalności, kiedy na co dzień popełnia tak wiele karygodnych, radykalnych błędów. Stanowisko filozofii politycznej, które promuje bezstronność i obiera ją na zasadzie naczelną, na zasadę, nazywa się imparcjalizmem. Bezstronność należy rozumieć jako ucieleśnienie idei równości. Równe traktowanie obywateli polega na odrzuceniu partykularności w ocenianiu racji publicznych. Ale jedyna kategoria równości, jaka należy się faktycznie obywatelom, jaką należy sankcjonować i w pewien sposób urzeczywistniać, to równość względem prawa, żadna inna. Ani ekonomiczna, ani społeczna, ani polityczna. Imparcjalizm jest odpowiednikiem angielskiego słowa impartiality, co można tłumaczyć jako wzbranianie się przed stawaniem po czyjejkolwiek stronie, ale czy w każdej sytuacji? Czy w stronie karnej, gdy oskarżony ewidentnie jest winny i przemawiają na jego winę solidne dowody, argumenty, czy nie można postawić się po stronie poszkodowanego, po stronie niewinnego? Czy w sytuacji, gdy komuś należą się pewne środki zadośćuczynienia, czy rekompensaty, nie można stanąć po jego stronie? Czy w przypadku, gdy ktoś został poszkodowany, czy sprawiedliwość nie powinna stać po jego stronie, czy w przypadku, gdy ktoś zasłużył sobie na jakąś nagrodę, na jakieś stanowisko, na jakieś zaszczyty, czy innego rodzaju nagrody, czy nie należy mu się to bardziej niż innym, którzy nie zdobyli tego, nie wygrali tego, nie zasłużyli na to? Istotą imparcjalizmu według Susan Mendus jest uznanie równości jako głównej zasady społecznej. Wyróżnić można dwa rodzaje imparcjalizmu: bezstronność jako skuteczność i bezstronność jako zgodę. Traktowanie wszystkich równo, które jest śliskie w praktyce, może mieć zatem dwa oblicza. Przykładem bezstronności opartej na skuteczności jest utylitaryzm, gdzie każdą osobę traktuje się jako równą jednostkę, mimo że równi z natury nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. To jest ściema, pusty frazes i mrzonka. Jednakże przy wymogu maksymalizacji dobrobytu ogółu dopuszczalne jest podporządkowanie mniejszości woli większości, gdzie już ta mityczna równość przestaje mieć miejsce i przestaje być ważna. Z potrzeby uzasadnienia konieczności podporządkowania jednostek w ramach społeczeństwa powstała koncepcja bezstronności jako zgody lub umowy. Za główną słabość utylitaryzmu uznać należy ignorowanie odrębności osób, przeciw czemu sprzeciw wnosi m.in. John Rawls. Jak wiemy, każda jednostka
jest niepowtarzalna. Nawet bliźniaki jednojajowe się od siebie różnią i wszyscy mają cechy, które mogą ich czynić odrębnymi, jedynymi w swoim rodzaju. Bezstronność oparta na umowie zakłada zatem istnienie uniwersalnych wartości, na które zgodzić mogą się wszystkie strony, zarówno te, które są beneficjentami oraz te, które ponoszą koszty. Wątpliwość, która jest podstawą naszego głównego problemu badawczego, została eksplicite wyrażona przez Mendus w słowach. W nowoczesnych społeczeństwach, zwłaszcza multikulturowych, wzrastają dwie komplikacje. Pierwsza polega na tym, że zaistnieć może niezgoda co do tego, co należy uznawać za korzyść. Powiem, zysk czy przyjemność to wybitnie subiektywne odczucia czy kategorie wartości. Czy korzystnie jest żyć w społeczeństwie, gdzie rozpowszechniona wolność słowa dozwolona jest nawet w celu rozgłaszania poglądów rasistowskich i seksistowskich? Myślę, że to już zależy od prywatnych preferencji i co do tego tematu mogłaby być zróżnicowana tak naprawdę opinia i moglibyśmy nie dojść do porozumienia. Drugi i związany z poprzednim problemem polega na tym, że podejście do równości, które podtrzymuje imparcjalizm, nie jest podejściem, które podtrzymują wszyscy, a prawdopodobnie nawet nie większość. Na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedzieć muszą zwolennicy stanowisk związanych z pluralizmem, racjonalności. Wykluczenie niektórych stanowisk z horyzontu równych i rozumnych jest natomiast charakterystyczne dla racjonalności pluralizmu, który siłą rzeczy dyskryminować musi pojęcia nierozumne. Wolność, jako wolność negatywna, czyli od, musi się wiązać z możliwością wolności od pewnego rodzaju poglądów, od propagandy, od manipulacji, od nachalnej agitacji i musi też być wolnością pozytywną do, czyli możliwością dyskryminacji, czyli jakby negowania, oddzielania, ograniczania pewnych rzeczy, które idei, myśli, poglądów, które nie chcemy, aby miały z nami styczność, nie chcemy przebywać w pobliżu ludzi, którzy je wygłaszają, nie chcemy fraternizować się z nimi, ani mieć styczności z tym środowiskiem, więc mamy prawo się odizolować, mamy prawo się oddzielić, wyodrębnić. Mendus odpowiada się za pluralizmem rozumnym, który tworzy pewne pole bezstronności i gwarantuje zainteresowanym bezstronność, o ile w ogóle jest możliwa, na z góry określonych zasadach. Zwraca ona również uwagę, iż istnieje bezstronność wyższego stopnia, która jest próbą wyjścia ponad bezstronność jako koncepcję dobra, jedną pośród wielu innych koncepcji dobra. Chociaż nawet nauczyciel w szkole czy pracodawca będzie stronniczy, będzie lepiej traktował lepiej uczących się uczniów, lepiej pracujących pracowników. Nawet rodzice, którzy niby równo kochają swoje dzieci, będą bardziej kochać tego, który grzecznie się zachowuje, który się ich słucha, który idzie w ich ślady, a nie urwisa, który zawsze buntuje się, wykracza przeciwko nim i idzie w złą drogę, w kierunku patologii, skuszony atrakcjami swojego środowiska rówieśniczego. Wiąże się z tym również problem przymusu państwowego, jako gwarancji realizowania zasad bezstronności, które samo w sobie nie jest bezstronne, bo faworyzuje krewnych i znajomych królika, swoich własnych pracowników, urzędników, biurokracji. Tak sformułowana bezstronność jest kolejnym dowodem na zasadność naszych twierdzeń o pojmowaniu racjonalności pluralizmu jako zbioru reguł i dyrektyw argumentacji. Na niej jednak często się kończy. Jednakże, jak autorka wskazuje w puencie, żadna moralna perspektywa jakiegokolwiek stanowiska nie może być obroniona przed każdym i perspektywa imparcjalistyczna nie może i nie powinna przepraszać za swoją własną bezstronność. Zauważmy zatem, iż paradoksalne sformułowanie, którego pozwoliliśmy sobie użyć wcześniej, pozostaje w mocy. Uniformistyczny pluralizm jest właściwym ustrojem, który postuluje imparcjalizm. Aby przyjrzeć się bliżej tej kwestii, sięgnijmy do twórczości teoretyka, który bezstronność oraz teorię sprawiedliwości przyjął za główne przedmioty swoich badań. Brian Barry, imparcjalizm i teoria sprawiedliwości. Brian Barry jest filozofem polityki, który swój główny projekt teoretyczny oparł na sprawiedliwości jako bezstronności, impartiality. Jest to rzecz jasna odwołanie do koncepcji Johna Rawlsa, wspomnianej wcześniej, zwłaszcza z wczesnego okresu jego twórczości, w którym autor promował koncepcję sprawiedliwości jako bezstronności, justice as fairness. Relacja między tymi dwiema koncepcjami polega
na tym, iż druga zawiera się w pierwszej. To znaczy, że justice as fairness jest konkretnym przypadkiem teorii justice as impartiality. Brian Barry przyjmuje bowiem perspektywę imparcjalistyczną par excellence przez przyjęcie za podstawę swojej teorii bezstronność wyższego rzędu, o której wspominaliśmy już wcześniej. Koncepcja sprawiedliwości jako bezstronność, impartiality, ukazana zostaje przede wszystkim w dziele Treatise on Social Justice, zaplanowanym na 3 tomy, z czego ukazały się 2, Theories of Justice i Justice as Impartiality. Projekt 3. tomu został przez autora porzucony, ponieważ dostrzegł on nowe pole walki z nierozumnym pluralizmem, który objawił się pod postacią multikulturowości, która była taką solą w oku równościowców. Stworzyło to asumpt do powstania publikacji pod tytułem Culture and Equality, an Egalitarian Critic of Multiculturalism. Czyli tutaj pojawiła się pewna sprzeczność, pewna rozbieżność, gdzie pomiędzy równością a różnorodnością pojawił się zgrzyt, dość niefortunny, nieprzewidziany. W innym miejscu autor pisze, że 3. tom, gdyby miał rzeczywiście powstać, to powinien ukazać się przed 1. tomem, a jego treść opierałaby się głównie na uzasadnieniu założeń Justice as Impartiality. Brian Barry wyróżnia się przede wszystkim tym, iż kontynuuje ścieżkę, z której zboczył John Rawls, kiedy w liberalizmie politycznym wyraźnie porzucił uniwersalistyczne aspiracje do aplikowalności zasad liberalizmu, co wyraźnie było podkreślone w ostatnich partiach teorii sprawiedliwości, jego najsłynniejszej pracy, gdzie mowa była o tym, iż sprawiedliwość jako bezstronność to zasada, którą powinniśmy kierować się w wszystkie społeczeństwa zawsze i wszędzie. Można ją zaaplikować do domniemania niewinności w europejskich zasadach sprawiedliwości przy sądownictwie, ale nie wszędzie. Barry podtrzymuje natomiast ten postulat swojej teorii sprawiedliwości. Jest on zatem bardziej wyraźnym, konsekwentnym przedstawicielem imparcjalizmu niż John Rawls. Justice as Impartiality czytamy. Teorię sprawiedliwości, która zwraca się ku warunkom rozumnej zgody, nazywam teorią sprawiedliwości jako bezstronności, impartiality. Zasady sprawiedliwości, które wypełniają jej warunki, są bezstronne, ponieważ obejmują pewien rodzaj równości. Wszyscy, na których oddziałują, muszą być zdolni do odczucia, że są traktowani tak, jak rozumnie mogliby się tego spodziewać. Jednak nie każdy dysponuje takim zakresem rozumności. Barry, podobnie jak Rawls, tworzy teorię kontraktualistyczną. Jednakże rezygnuje z koncepcji autora teorii sprawiedliwości, który lokuje jednostki w sytuacji pierwotnej za zasłoną niewiedzy. Według Barry'ego sytuacja, w której dochodzi do umowy, zakłada, iż wszystkie jednostki znają swoją rzeczywistą pozycję oraz mają konkretne wizje dobra. Co zatem ma decydować o kształcie wspólnoty politycznej i o wyborze tego, co sprawiedliwe? Jest to rozumność, reasonableness. Rozumność według autora Justice as Impartiality ma polegać na przedstawieniu racji, których nikt rozumnie nie może odrzucić. W ten sposób stwarza płaszczyznę, na której funkcjonować mogą faktycznie jedynie rozumne argumenty, jednak nie każdy jest w stanie je pojąć. Nie każdy dysponuje na przykład mechanizmami czy aparatem poznawczym, intelektualnym, narzędziami, które byłyby w stanie to zrozumieć. Na niezwykle istotny aspekt tego podejścia zwraca uwagę Albert Will w słowach: rozumne indywidua bez zasłony niewiedzy będą musiały odwoływać się do substancjalnych idei politycznych, by uczynić ich propozycje akceptowalnymi dla innych. I to jest właśnie ponowne wprowadzenie problemu treści w umowie społecznej, która miała go rozwiązywać. Jednak niemożliwym jest, żebyśmy wszyscy, jak jeden mąż, się na to umówili. Żebyśmy wszyscy się co do tego zgodzili, żeby miliony czy miliardy ludzi na świecie zawarły taki wielostronny pakt, który byłby wszystkim na rękę i rozwiewałby wszystkie wątpliwości w każdej klasy, wyższej, niższej, średniej i tak dalej. Jak widzimy, po raz kolejny imparcjalizm prezentuje pewien określony typ racjonalności, zbiór reguł i dyrektyw argumentacji, który uwidacznia swoją funkcję ochronną. Można to zaobserwować w 2 aspektach. Po pierwsze, jest to obrona przed elementami z zewnątrz, to znaczy elementami nierozumnymi. Nierozumne elementy to takie, które pochodzą z zewnątrz tego typu racjonalności, są identyfikowane jako błędne lub niedopuszczalne.
Po drugie natomiast można dostrzec aspekt obrony przed samoobaleniem, to znaczy, iż wyklucza się, by rozumne argumenty i stanowiska obaliły rozumną procedurę imparcjalizmu. Jest to idea bardzo życzliwa człowiekowi, stawiająca bardzo na jego rolę i jego rangę w tej w tym procesie wyłaniania władzy czy dochodzenia do sprawiedliwości i ustalania reguł społecznych. Jest to bynajmniej nie naiwna wiara w człowieka, ale nazbyt wyolbrzymia jego możliwości, jego kompetencje. Wątpliwość tę wyraża Simon Caney w słowach. Barry zakłada, że jeśli rozumni ludzie nie zgadzają się co do tego, które koncepcje dobra są wartościowe, to zasady sprawiedliwości, które wynikają z koncepcji dobra, mogą być rozumnie odrzucone. To założenie jest wątpliwe, zwłaszcza że omija możliwość, iż zasady sprawiedliwości, które zawierają kontrowersyjne twierdzenia, mogą wynikać ze zgody wszystkich rozumnych osób, jeśli pochodzą z procedury, której nikt nie może odrzucić. Ale w praktyce zawsze może zdarzyć się jakaś mniejszość, większość, która stanie okoniem, która zacznie się buntować, będzie na upartego podważać, podburzać i nie zgadzać się, odrzucać pewne poglądy, pewne założenia, pewne umowy. Zarzut ten odnosi się bezpośrednio do Briana Barrego, natomiast jest w mocy co do całego stanowiska imparcjalistycznego. Zauważmy bowiem, iż spór Rawlsa z Hartem również wynikał z podobnej kwestii, co jeśli członkowie społeczeństwa wybiorą inaczej niż nakazuje rozumna doktryna liberalna. Co wtedy? Przypomnijmy, iż to pytanie, które uwidacznia problem stabilności, stało się głównym asumptem do rewizji teorii sprawiedliwości jako bezstronności fairness. Jaki jest z tego generalny wniosek? Otóż należy zauważyć, iż to, co prima facie kojarzy nam się z pluralizmem, mnogość, różnorodność, spontaniczność, w przypadku doktryn liberalnych, opartych na wolności, notabene promujących wolność jako prymarną zasadę życia społecznego, jest w istocie uwiązane pewnymi ograniczeniami, które wyraźnie widać, gdy rozważymy je przez pryzmat kategorii racjonalności zaproponowanej w tym wywodzie. Człowiek wolny nie musi być racjonalny. Człowiek wolny nie musi zgadzać się z innymi, człowiek wolny nie musi podążać za stadem i wybierać to samo co większość, wybierać to, co nakazywałby nawet rozum. Może postępować nawet irracjonalnie, może postępować afektywnie, może działać na zasadzie impulsu czy instynktu. Wcale nie musi być zawsze i wszędzie zaprogramowany jak robot. Racjonalność pluralizmu, powtórzmy to jeszcze raz, z pełną siłą nie oznacza dopuszczalności wszystkich doktryn, emancypacji, wszystkich stanowisk, czy też uprawomocnienia wszystkich dyskursów. Jest ona natomiast zespołem reguł, matrycą argumentacji o, jak wynika z powyższych uwag, jasno wyznaczonych granicach i określonym stanowisku do argumentów z innych typów racjonalności. Choć co jeśli te granice będą chciały zostać przekraczane przez uczestników debaty, którzy nie będą ich szanować? Czy zostaną wykluczeni poza nawias, czy także uszanowani jako równi? Czy ich wykluczenie nie pociągnie za sobą innych, którzy zauważą lukę w tym systemie? Czy zabraknie pewnych głosów do przegłosowania? Zastanówmy się, co zostaje ze sporów o kwestie publiczne, gdyby konsekwentnie przyjąć perspektywę imparcjalistyczną. Simon Caney pokazuje to w swojej wnikliwej krytyce teorii Briana Barrego. By ujrzeć to, powinniśmy przeanalizować z większą uwagą dla detali, co Barry ma na myśli przez rozumność. Nie daje on precyzyjnej definicji rozumności, ale z użycia tego terminu wynika, że jeśli ktoś jest rozumny, to między innymi 1. Nie broni zasad sprawiedliwości, które opierają się na niewłaściwych przekonaniach. 2. Nie broni zasad sprawiedliwości jedynie na gruncie, na którym faworyzują tylko swój interes. 3. Poszukuje porozumienia z innymi rozumnymi osobami. Problem z ideałem rozumności charakteryzuje się tym, iż jest ona nadmiernie rygorystyczna, nazwijmy to zarzutem kategoryczności. W wielu tych przypadków nie ma zasad sprawiedliwości, które mogłoby zostać osiągnięte przez rozumne osoby, albo przez wszystkie naraz. Ale stwierdzenia Barrego, że zasady sprawiedliwości nie powinny polegać na przekonaniach, które można by rozumnie odrzucić, wynika, że w wielu tych spraw nie może być zasad sprawiedliwości, lecz jest to nieprawdopodobna konkluzja. Twierdzenie, iż zasady sprawiedliwości nie mogą nigdy być głoszone na podstawie przekonań, które można by rozumnie odrzucić, jest zbyt wymagające, bo taka boczna furtka odrzucenia zawsze gdzieś występuje.
Kanye uwidocznił, jak wygórowane standardy postuluje autor Justice as Impartiality. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż sięgnął on do tematów i tak mało kontrowersyjnych. Myśl ta nasuwa się zwłaszcza w kontekście propozycji stanowiska pluralistycznego, które racje partykularne będzie stawiać nad uniwersalistycznymi, a pluralizm jako taki nad rozumnością, co ma miejsce w ramach zasygnalizowanego we wstępnie stanowiska pluralizmu racjonalności. I tutaj mamy znowu pewien konflikt, które wartości są dla nas istotniejsze, co jest ważniejsze. Rozumność czy różnorodność, równość czy jednolitość. Mamy liczne spory. Zastanówmy się jednak nad wagą osiągnięć, jakie zapewnia nam perspektywa imparcjalistyczna. Czy wnioski, do których moglibyśmy dojść, są faktycznie doniosłe moralnie, czyż nie? Will zauważa banalność imparcjalizmu w następujących słowach. Zauważmy przykład notorycznie używany przez Rawlsa w wyjaśnianiu metody refleksyjnej równowagi, powtarzany przez innych, mianowicie przypadek niewolnictwa. Jak wspomniałem wcześniej, argument jest prosty. Jeśli jakakolwiek teoria moralna popiera niewolnictwo, nie przeszłaby testu refleksyjnej równowagi. Ale pomyślmy, co jest tutaj powiedziane? Niewolnictwo? Czy to może być poważny przykład, ale czyż to są wyzwania, które mogą prowadzić ludzi do pytań o równe podstawowe wolności? Teoria sprawiedliwości powinna zapewniać polityczne aspiracje, a nie tylko protekcję przeciw najgorszym możliwościom. Imparcjalizm wydaje się proponować utożsamienie rozumu z rozsądkiem, potocznie rozumianym zdrowym rozsądkiem, co sprawia, iż w istocie skłania on się bardziej ku intuicji niż ku rozumowi. Nie ma tutaj więc mowy o namyśle czy o zasadniczym elemencie deliberacji, a często afekcie, często po prostu potrzebie chwili. Imparcjalizm ocenia raczej zasady moralne w danym społeczeństwie poprzez dokonanie swoistego testu na bezstronność, niż tworzy forum ich wymiany, które miałoby się opierać na rzeczywistym pluralizmie, który w bardzo liczebnej grupie jest technicznie chyba niewykonalny, żeby utworzyć taką narodową debatę. Sprawiedliwość jako bezstronność, impartiality, nie ma mówić nam, jak mamy żyć, pisze Barry. Wybiera ona sobie inne, lecz również ważkie pytanie, jak żyć razem w obliczu faktu, iż mamy inne wizje tego, jak żyć, a nawet inne możliwości artykulacji czy wyjaśniania tego, jak żyć, ponieważ nawet przy ogólnym szacunku do statusu społecznego trudno wyobrazić sobie debatę chłopa z przedmieścia z profesorem uniwersytetu z centrum dużego miasta wojewódzkiego. Trudno wyobrazić sobie skrajnego lewicowca ze skrajnym prawicowcem, którzy dochodzą do pewnego rodzaju konsensusu i spotykają się po środku, gdzieś w punkcie stycznym, których między nimi praktycznie nie ma. Brian Barry opisuje dwie metody postępowania zgodnie z wymogami Justice as Impartiality, podejście a priori oraz podejście empiryczne. Czytamy o tym już w Theories of Justice oraz w Justice as Impartiality. Metoda a priori polega na prostym pytaniu. Czy są rzeczy, których nikt by rozumnie nie zaakceptował w przypadku braku przymusu oraz braku przymusu wynikającego z wyników niezgody? W ramach tej metody Barry wymienia kwestie, które na pewno przeszłyby ten test pozytywnie. Ludobójstwo, niewolnictwo, apartheid i inne formy skrajnej nierówności. Tego ludzie dobrowolnie nie zaakceptują, a przynajmniej większość z nich będzie wobec tego nastawiona negatywnie, krytycznie. Metoda empiryczna natomiast wynika raczej z obserwacji niż z abstrakcyjnej myśli. Ważnym elementem są tutaj okoliczności bezstronności, circumstances of impartiality. Bliższe imparcjalizmowi są zatem te społeczeństwa, które mają rozwiniętą komunikację, doświadczenie historyczne i system artykulacji interesów, co wynikać ma z powszechnego dostępu do mediów, które powinny być otwarte na wszystkich członków wspólnoty, a nie tylko możnych i majętnych, żeby pod każdą strzechę docierały kluczowe informacje, które mogłyby zaważyć na jakości wyboru. Podobnie system partyjny. Im bardziej różnorodny i odpowiadający interesom poszczególnych grup, tym lepiej dla bezstronności. Ważna jest również identyfikacja obywateli z danym społeczeństwem, poczucie włączenia w życie polityczne wspólnoty, choć nie każdy będzie się czuł faktycznie włączony, tak jak mówimy o ludziach nisko uposażonych z przedmieść, którzy nie będą w stanie wziąć udziału na równych zasadach. Jak wskazuje Barry,
Kultura, w ramach której polityka jest odbierana jako sprawa debaty raczej, a nie gry, gdzie argumenty są pomyślane jako coś więcej niż dekoracja dla własnych interesów, będzie oczywiście bliżej okoliczności bezstronności, ale też będzie musiała wykrystalizować pewne elity, które będą reprezentatywnie zajmować stanowisko, a nie kompromitować się jakimiś okrojonymi, ignoranckimi wypowiedziami. Możemy zatem zauważyć, iż ustrój demokracji deliberatywnej z jednej strony sprzyja wytworzeniu się okoliczności bezstronności, z drugiej natomiast strony bezstronność, impartiality wyższego rzędu zawiera pewne dyrektywy i wskazania dla właściwej deliberacji. Ale czy jest to wykonalne w praktyce? To wątpliwe. Krytyczne nastawienie do powyższych kwestii prezentują James Bochman i Henry Richardson w tekście Liberalism, Deliberative Democracy and Reasons That All Can Accept. W literaturze przedmiotu na określenie sformułowania racje, które wszyscy mogą zaakceptować, używa się skrótu RACA, Reasons That All Can Accept. RACA jest zatem rdzeniem stanowiska imparcjalizmu, które tu omawiamy. Ale czy istnieją kwestie, do których panuje zgoda stuprocentowa? Z tym można się już kłócić. Autorzy postulują dokonanie zabiegu teoretycznego, którego możliwość sygnalizowaliśmy wcześniej. Zwracają oni bowiem uwagę, iż sprawy usprawiedliwienia, legitymizacji i uprzejmości, zwłaszcza te, które mają ważne miejsce w naszej wspólnej deliberacji, byłyby zawsze, gdyby nie spoczywały na idei RACA. Pojęcie RACA wygląda na jedno z tych, które demokratyczna teoria polityczna może rozumnie odrzucić. To znaczy, że byłoby rozumnym to uczynić. Ale czy nie wymagalibyśmy do tego swego rodzaju inżynierii społecznej, by uczulić innych na pewnego rodzaju myślenie i nauczyć, jak podejmować decyzje? Podważają oni zatem zasadność imparcjalizmu jako ucieleśnienia pewnego typu racjonalności i próbują dokonać refutacji, wykorzystując siatkę pojęciową tego typu racjonalności. Jedna z dyrektyw racjonalności pluralizmu wskazuje jednak, iż poza racjami rozumnymi nie ma nic, co istotne do obrony z perspektywy publicznej. Mamy tutaj zatem do czynienia ze sporem pomiędzy różnymi typami racjonalności. Bochman i Richardson sugerują, iż w procesie deliberacji o wiele ważniejsze niż przyjęcie rygoru RACA jest uznanie uprzejmości jako zasady wspólnego namysłu. Uprzejmość deliberacyjna, deliberative civility, wskazuje nam, jak należy traktować rozmówców i politycznych oponentów, jednak nie każdego przeciwnika da się w sposób zgodny z naszym sumieniem szanować i akceptować. Niektóre skrajne poglądy, które wręcz bywają niebezpieczne, które wręcz zahaczają o radykalizm, który może się objawiać totalitaryzmem, terroryzmem, należy tłumić w zarodku i nie ma miejsca na szacunek czy na równość. Opiera się ona na przekonaniu, iż to, co aktualnie jest radykalnie przeciwne naszemu stanowisku, po namyśle może się odwrócić, choć jest to naiwne. W tekście czytamy, iż co do tych treści, racji, argumenty, propozycje, etc., definicja deliberatywnej uprzejmości nie nakłada żadnych restrykcji. Jeśli wyobrazimy to sobie, wtedy deliberatywna uprzejmość nie jest kwestią tego, czy treść dyskusji odnosi się do jakiegoś obiektywnego, trzecioosobowego standardu, raczej nawet jeśli wciąż teoretyczna, może być rozumiana w pojęciach stanowiska drugiej osoby. To, co ma znaczenie, to jak kieruje do ciebie twierdzenia i argumenty, jak interpretuje odpowiedzi na nie. Ale w praktyce skrajności rzadko się nawracają, radykalnie zmieniając o 180 stopni. Co warte podkreślenia, nawet w przypadku krytyki imparcjalizmu, nadal mamy do czynienia ze sporem o zasady deliberacji. Autorzy, korzystając z innych metod oraz wnioskowań, starają się ukonstytuować ramy wartościowej deliberacji, ale im więcej nakłaniania do dyskusji, tym więcej rodzimy zawiłości i sporów, tym więcej nieścisłości, tym więcej nieporozumień. Bo na tym właśnie polega deliberacja. Twierdzą oni, iż dobra deliberacja nie może się opierać na zbyt rygorystycznych zasadach, ale jej zasady również dyskryminują pewne stanowiska, a dokładniej właśnie te rygorystyczne. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju błędne koło. W ramach racjonalności pluralizmu trwa nieustannie walka o właściwą wykładnię rozumności jako zasady naczelnej pożądanej deliberacji. Racjonalność pluralizmu, podsumowanie. Reasumując na koniec, pluralizm jest nieodłącznym elementem doktryn demokracji deliberatywnej i to ta kwestia najbardziej różnicuje podejścia w ramach nurtu deliberatywnego. Uważamy jednocześnie, iż biorąc pod uwagę ten właśnie problem,
można wykazać wiele niespójności i sprzeczności rzeczonej doktryny. Naszym pierwszym krokiem było pokazanie, iż pluralizm, zwłaszcza rozumny pluralizm, nie jest konstruowany na zasadzie samorzutnego ładu, lecz jest projektem stricte normatywnym. Kojarzymy opisywane wyżej podejście do pluralizmu z kategorią jego racjonalności, razem ze wszystkimi konsekwencjami takiego podejścia. Oznacza to, iż mamy do czynienia z określoną matrycą argumentacji, predykatami, zbiorem reguł i dyrektyw. Jeśli chcielibyśmy konsekwentnie reprezentować to stanowisko, to musielibyśmy się do nich ściśle stosować. Jako reguła naczelna występuje tutaj równość. Silnie podkreślamy to w każdym stanowisku: egalitaryzm wskazuje nam główny cel, do którego nasza działalność argumentacyjna powinna zmierzać w dorozumiany sposób. Próba zajęcia się pluralizmem w sposób rozumny ma na celu uregulowanie kwestii równości w danym społeczeństwie. Sam pluralizm mógłby zaistnieć samorzutnie, w sposób spontaniczny, ale zapewne nie funkcjonowałby on na zasadach egalitaryzmu, który jest wątpliwy, czy w ogóle niemożliwy. Inną zasadą racjonalności pluralizmu jest przywiązywanie wartości do argumentacji, a dokładniej do przedstawiania racji. Zasada ta prezentowana jest jako przeciwieństwo przemocy i zakłada relację asymetryczną, nierówną, co przeczy zasadzie naczelnej, czyli równości. Dużo tutaj paradoksów. Kolejną cechą charakterystyczną jest przywiązanie do procedury. Aspekt ten ma stanowić o bezstronności w ocenianiu wagi różnych racji. Jednak nie sposób zignorować ich przełożenia na rzeczywistość, bo nie liczą się intencje, ale skutki, rezultaty, które dostrzegamy empirycznie gołym okiem, nawet po latach. Bezstronna procedura jest tylko formą, którą wypełniają argumenty różnych stanowisk, mniej lub bardziej trafne, i jednocześnie zgodność z procedurą jest minimalnym wymogiem, który ma stwarzać wrażenie neutralnego kryterium jakości argumentów. Jednak prawda leży tam, gdzie leży, nie leży po środku, może być jedna, niepodzielna i słuszna, i ktoś musi mieć rację. W kolejnym kroku należałoby przyjrzeć się propozycji opozycyjnej względem racjonalności pluralizmu, którą nazwać można pluralizmem racjonalności, a która wiąże się głównie z pluralistyczną krytyką imparcjalizmu i pluralistyczną wizją demokracji deliberatywnej. Wykracza to jednak poza zadania wyznaczone dla niniejszego artykułu. Bardzo dziękuję.